Witam w kolejnym filmie. Tym razem krótka pogadanka, pogadanka odnośnie 30-litrowego 30 akwarium, które y, powoli staje na nogi po restarcie. Więc pokrótce powiem, w jakim stanie, jakie zmiany zaszły, jeśli chodzi o moje akwarium. Więc tak, jeżeli chodzi o obsadę, jak to się oglądał, mój film ostatni, to zauważy, że sobie się w akwarium pusto na dniach y, sprzedałem stado gubików, które no niestety tak miało dużą przemianę materii, że nie nadążałem sprzątaniem akwarium. Pojawi się także glon. Tutaj spróbuję może to pokazać na zbliżeniu. Jest go dosyć sporo, zwłaszcza na tych roślinach, które bardziej z przodu rosną. Z tego, doczytałem, tego co się doczytałem, to jest to spowodowane tym, że jest duża ilość azotanów. Stara woda, więc niewątpliwie wskazuje to na na to, że przerybienie akwarium było jedną z głównych przyczyn, gdzie ten glon powstał, więc bodajże dwa dni temu gubiki zostały sprzedane wczoraj zrobiłem większe porządki w akwarium wymieniłem 10 litrów wody i pozbyłem się anubiasa kawolisnego, który sobie tutaj rósł na korzeniu, <laughs> powędrował do 10 litrowego akwarium dla bojownika więc jeżeli chodzi o rośliny akwarium nie prezentuje się najgorzej, to może przejdę do opisu każdej z roślin, więc tutaj w prawej stronie akwarium mamy zwartki malajskie, które zaczęły ostatnio trochę tych liści starszych gubić. Obraz cały też, co rozwalić po obraz glonem, ale jak się przyjrzymy każdy ze zwartek to widać, że pojawiają się nowe przyrosty, czyli roślina ma chęci do wzrostu, ale jak to zwartka jej trzeba dać naprawdę dużo czasu, może także te wszystkie liście no, i niestety rozpuszczą się, trzeba je usunąć, ale roślina czasem powinna się odrodzić. No Na pewno łatwo w tym podłożu nie będą miała, bo to jest zwykły żywirek, to nie jest podłoże aktywne, ale już od jak zakładałem to akwarium, planowałem sobie, gdzie rośliny, jakie będą posadzone, więc w tych miejscach, gdzie są zwartki, pod korzeń położyłem naprawdę bardzo dużą ilość kulek linianotorfowych. Kolejna roślina to Anubias nana który też z glonem. Dostał takich białych plam, jakby kamień się osadzał. Trochę go wczoraj podczas porządków oczyściłem. Wygląda nie najgorzej, ale jeżeli będzie coraz bardziej podupadał ze względu na glon, to pewnie powędruje do, do drugiego akwarium. No bo tam jest światło bardziej rozproszone, są rośliny pływające. No a to niestety nie ma. Jest centralnie pod lampką, więc no niestety duże ryzyko, że ten anubias będzie coraz bardziej glonem obrastał. Kolejna roślina to zwartka lutea, którą zakupiłem w sklepie akwarystycznym. Ona pewnie pochodzi z, z takiej hodowli yy, poza wodą, bo zupełnie te liście są inne niż w naturze. Ale pocieszące jest to, że jak od, 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 od kiedy ją wsadziłem do akwarium nie wyciąłem ani jednego liścia, a jak się przyjrzycie to widać, że są nowe liście, są przyrosty, więc jak widać roślina ma naprawdę duże chęci do wzrostu. Więc Myślę, że są ogromne szanse, że to rośnie się nie zadomowi. Te, żeby jej było łatwiej, to każdą z tych roślin obłożyłem kamieniami, żeby była stabilnie w tym podłożu, żeby nie poruszać jej systemu korzeniowego. Oczywiście w okolicach ich nie odmulam podłoża, żeby nie ruszać korzeni, żeby nie wydobywać resztych odchodów, innych substancji przemiany materii. wartka lubi takie podłoże lekko zastarzałe, z tego czerpię. Pożywienie, więc tego nie ruszam i cierpliwie czekam. Jeżeli chodzi ogólnie o to akwarium, nie, nie, pewnie nie prędko zobaczycie tej rośliny w dobrej kondycji, ale zakładając takie akwarium, byłem właśnie takie myślę, że trzeba tym roślinom dużo dać spokoju, żeby to podłoże się zastarzało, dojrzało i wtedy rośliny pokażą, co potrafią. Kolejna roślina, a jeszcze ostatnia, to jest Mechrystmus, który został pewien czas temu yy, zerwany, zasadzony na nowo, tutaj może trochę słabo, to będzie widać na filmie, ale jest sporo nowych stożków wzrostu, więc duża nadzieja, że ten mech yy, zacznie rosnąć. Gdyby nie była taka niestety sytuacja, że no niestety ten mech nie da rady, na razie tutaj z hodowlą muchu w tym akwarium się wstrzymam, żeby to akwarium dojrzało, zaczęło dobrze funkcjonować i wtedy sadzonki z much, yy, muchu Przeniosę sobie tutaj z 10-litrowego akwarium i zobaczymy, jak sobie będą radziły. Co do obsady, to zostało tutaj na razie niewiele. Mam zbrojnika niebieskiego niedużych rozmiarów. Jest kilka galakcji, kilka bezszyków Amandy i kilka otosków. Jeżeli chodzi o te gatunki ryb, one tutaj na razie zostają. W wielkich rewolucji nie planuję. Natomiast mam w planach zwiększenie ilości bezszyków Amandy, ewentualnie kilka sztuk galakcji. I na tym poprzestanę, to że będzie docelowa obsada akwarium. Jeżeli chodzi o rośliny, to także niech planujesz tutaj większych zmian. Będzie to akwarium typowo zwartkowe, żeby tutaj podłoża im nie ruszać, nie wyrywać roślin łodygowych, nie poruszać systemu korzeniowego. Chcę dać zwartką tutaj taki spokój, żeby to korzenie naprawdę mogło się dobrze rozwinąć, żeby te rośliny zaczęły pięknie rosnąć. Jedyna zmiana, jaką mi chodzi po głowie, ale to zobaczymy, co z tego wyniknie, likwidacja tej glinianej groty. Ewentualnie Anubiasa, i tu za jakiś czas może pojawi się inna jeszcze odmiana zwartki, ale to są na razie plany odległe. Na razie tego jeszcze nie ruszam, niech sobie funkcjonuje, tak jak jest. Więc podsumowując, ten mój film akwarium ma już chyba półtora miesiąca. Nie jest w najgorszej kondycji, też nie jest najlepsze, no, ale wiadomo, to wszystko jeszcze dojrzewa. Trzeba dać czasu, ale. Na ten moment jakiejś większej katastrofy tutaj nie było. Wszystko sobie tutaj w miarę dobrze funkcjonuje, powoli dojrzewa, budzi się, więc myślę, że to jest kwestia czasu, jak to akwarium będzie naprawdę świetnie wyglądało. Ale jak ktoś właśnie powiedział, że kluczem sukcesu akwarystyce jest cierpliwość, więc zakładając akwarium w takiej aranżacji, od razu się na to nastawiłem, że efektu tutaj natychmiastowego nie będzie, tylko trzeba będzie czekać, obserwować a za jakiś czas będą na pewno tego efekty. Więc w tym filmie to byłoby na tyle. Trzymajcie się mocno. Hej.